Myślałem i nic nie wymyśliłem. No nie mam pojęcia, jak to się w jakiś mądry sposób przywitać, więc ja się od razu pożegnam. Dziękuję za uwagę, to był przegląd lig ujowych, czyli magazyn o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. A jeszcze może o tym turnieju przypomnę, zaraz, o. Aż 30 osób wygrywa w puli nagród 10 tysięcy złotych, a do tego zestawy nigdzie niedostępnych kufli. 1 kwietnia rusza kartofliskowy turniej typerów dla graczy LVB. Jak dołączyć do gry? Szczegóły w komentarzu pod filmidłem. No i skoro wszystkich już wystraszyłem i zostałem sam, no to teraz Laguna, teraz sobie możemy wszystkie numery świata. A teraz to dopiero będzie strasznie, bo o strasznych meczach będę mówił. Najpierw będzie straszny mecz, który był strasznie dawno temu, bo kurde, tego magazynu to już nie było z pół roku chyba. Straszny mecz był na przykład w Afryce i nudą to wiało, ja pierdzielę, no sami zobaczcie. Na pudziało! A penalty straight away. No nuda, no 5 sekund nic się nie dzieje, no. Na szczęście po 5 sekundach jakiś karny się trafił. Wow. A to Madagaskar w ogóle taki numer odwalił? No już pingwiny by chyba lepiej sobie poradziły. A jakby się dobrze postarać, to w 5 sekund to można ze 2 gole strzelić. No zobaczcie, jak to wyglądało w trzeciej lidze rumuńskiej, niedawno, raptem kilka miesięcy temu. Trzecia sekunda już gol, no takie mecze to ja rozumiem, no. Ale w tajemnicy państwu zdradzę, że nie utrzymali tego tempa. Po 5 sekundach czy 6 wcale nie było 2-0. Wcale nie. A teraz to dopiero będzie straszna historia ze strasznych Chin. Druga liga chińska. No bramkarz sobie gola strzelił, no. Tak tę piłkę wyrzucił, że do własnej bramki wpakował. Ciekaw jestem, jak ten pan idzie wyrzucić śmieci. I co, i tak staje, bierze ten worek, wyrzuca i gdzie on ląduje? W pokoju u niego? To był chiński Janusz Jojko, a teraz będzie koreański Juliusz Kruszankin, o. Nie wiem, nie pamiętam, jak Juliusz Kruszankin grał, ale być może grał w ten sposób. Gdyby to jeszcze ktoś ogląda, gdybym wszystkich nie wystraszył, to bym pewnie zapytał, co o tym sądzicie. A tak to sam siebie mogę zapytać. A pytanie jest trudne, bo ja nie wiem, co o tym sądzę. A teraz dalej będzie Azja i przed nami uderzenie w stylu ale zajebał. No ale zajebał. Jak to wybitni fachowcy mówili, zajebał ekskluzywnie dość. To była liga w Tajlandii. A tę sytuację to ja bardzo dobrze znam, bo już sobie puszczałem ją w magazynie Typ Macho na kanale LVBetu. Bo ja jestem typem macho. Cześć, jestem Radosław, jestem typem macho i typerem macho w jednym. I tam sobie robię taki bukmacherski sit down. Siedzę i różne takie smenty gadam, że się ich nie da słuchać. Dzisiaj, jak zapewne wiecie, obchodzimy dzień bez kłamstw. Całe szczęście, że nie jest to dzień bez kasa, bo musiałbym chyba przełożyć to nagranie. A przy okazji tego mojego smęcenia to puszczam sobie różne takie coś i to coś, co będzie zaraz, też już tam poleciało. A stwierdziłem, że ta sytuacja z czwartej ligi włoskiej nadaje się do tego, aby do niej wrócić. A teraz będzie równie piękne trafienie z Maroka. Miało być strasznie, a ta druga liga marokańska, bo to z drugiej ligi marokańskiej było, no to wygląda na bardzo porządne rozgrywki.
No nie jeden porządny piłkarz z pewnością chciałby w tej drugiej lidze marokańskiej grać. Ja kojarzę jednego bramkarza z Gany, który też raczej by się w tej drugiej lidze marokańskiej odnalazł. Co, w Maroku by się nie odnalazł? A przed chwilą to w ogóle sobie straszną rzecz uświadomiłem, że jak kurde tyle lat grałem w piłkę, taka piękna kariera była, a ja nigdy nie strzeliłem samobuja. No nie pod tą bramką sterczałem całą karierę, no ja pierdzielę. A teraz kolejna zmiana kontynentu przed nami i będzie golkiper z Panamy. Ubrana na pozycję. Así es. Es de los jugadores más rápidos de la liga, fácilmente top 3. Cuidado, 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 cuidado! No miało być strasznie i było, bo to był bardzo groźny strzał. No i zakończyło się strasznie, no bo bramkarz tego nie złapał. No trochę to się robi nudne, bo tu same gole padają, a przecież w akcjach, w których goli nie ma, też się potrafi zadziać. Na przykład w tej sytuacji z Aruby. O, nie zadziało się. Nacional de un contraataque. Oliveira está poniendo bonita aquí na oporty na equipo de Nacional. Está poniendo meme. To pan Paweł na Twitterze podesłał mi takie cudeńko. Bardzo dziękuję za ten donos. Emerson Localia. Tatire Forman. Jeszcze jedna rzecz nadesłana. Z Polski, właśnie, bo startują polskie niższe ligi, trzeba im się teraz uważnie przyglądać. Nadesłana została sytuacja z miejscowości Pudliszki. No, tę miejscowość dobrze kojarzę. Ostatnio na środku boiska w Pudliszkach ktoś zostawił pewien suwenir. I co to było? Myślałem, że to będzie ketchup, a okazało się, że to było gówno. Ktoś tam po prostu na środku boiska nasrał. Wow. Sound editing just gets easier. A na trybunach porozciągał papier toaletowy. No śmieszne to jest, kurwa. Straszne. I tą tragiczną informacją chciałem ten program zakończyć, ale przecież ja już się żegnałem, więc tyle, więc teraz co, mam się witać teraz? Aż 30 osób wygrywa w puli nagród 10 tysięcy złotych, a do tego zestawy nigdzie niedostępnych kufli. 1 kwietnia rusza kartofliskowy turniej typerów dla graczy LVB. Jak dołączyć do gry? Szczegóły w komentarzu pod filmidłem.